Cześć kochani, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku mam dla Was mocno wiosenny holshmatexowy. Pokażę Wam piękne perełki za niewielkie pieniążki, które każda i każdy z Was może mieć u siebie, ponieważ kupowałam w second-handach, które są dostępne w całej Polsce. Zaczynamy dzisiejszy odcinek, bądźcie ze mną koniecznie do końca! Cześć, tu Nowy. Cześć, ja nazywam się Konstancja. Wrzucam nowe filmy co niedzielę, głównie o tematyce second handowej z drugiej ręki, natomiast czasami pojawiają się co środę magiczne odcinki z uniwersum Harry'ego Pottera i nie tylko, więc jeśli czujesz, że chciałbyś tu zostać na nieco dłużej, koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Przechodzimy do pierwszej rzeczy, którą kupiłam dosłownie dwa dni temu i jest to sukienka, którą mam na sobie. Przepiękna, welurowa sukienka, tak wiem, może nie do końca na ciepłą wiosnę, ale na taką pogodę jak dzisiaj na Śląsku, czyli około 13-14 stopni jest idealna. Wykończona rękawkami ze ściągaczami, dzięki czemu powoduje się, że mamy tutaj takie bufki wykonana z weluru, tak jak mówiłam, mamy nadrukowane białe kwiaty, zapinana na guziki, można sobie ją zapiąć na samą górę i jest dodatkowo wbudowana stójka, taliowana, długość fajna jak dla mnie, bo ja przy metrze 78 muszę mieć sukienki sięgające do kolan ze względu na to, że ja mam sylwetkę typu X. Ale z problemem masywnych nóg, przynajmniej jak na razie, bo Konstancja zaczęła chodzić na squasha i mocno dbać o siebie. A jeśli chcecie więcej takich informacji na temat zdrowia i mojego codziennego życia, koniecznie zajrzyjcie na mój Instagram. Tam codziennie na Insta stories pokazuję swoje codzienne życie oraz rzucam nietypowe wyzwania, jak chociażby obecne wyzwanie księżniczek Disneya. A skoro jesteśmy w temacie księżniczek Disneya, to przejdźmy do kolejnej rzeczy, którą udało mi się kupić na vinted. Secondhandy to nie tylko te stacjonarne sklepy, ale także aplikacja vinted, na której możecie zarówno sprzedawać swoje ubranie, jak i kupować z drugiej ręki. Ja osobiście uwielbiam vinted, korzystam z niego od lat. Swoją drogą na dniach wystawiam kolejną swoją garderobę, partię garderoby. Koniecznie zajrzyjcie także też na mój Vinted. I nie będę wam tutaj dużo spoilerować o co chodzi z wyzwaniem księżniczek, ale powiem wam tylko tyle, że potrzebowałam znaleźć pewnego akcentu Królewny Śnieżki i na wintet udało mi się znaleźć tą przesłodką torebkę w kształcie jabłka. I na początku chciałam po prostu znaleźć yy torebkę w kształcie jabłka, ale na Vinted za 30 zł udało mi się znaleźć legitną która w środku ma nawet nadruk księżniczki śnieżki, wiedźmy ptaków, jakichś zwierząt, no bo wiadomo, że śnieżka była bliska zwierząt. Szkoda, że nie ma krasnoludków, ale znalazłam przecudną torebkę, którą wykorzystałam na zdjęciach inspirowanych królewną śnieżką. To zdjęcie znajdziecie dziś na moim Instagramie konstelencję. Wszystkie linki znajdziecie na dole. Ponownie jesteśmy w temacie torebki i ponownie coś z uniwersum księżniczek. Kolejną księżniczką, którą będę fotografować będzie Bella z Pięknej i Bestii i ponownie brakowało mi akcentu w stylizacji związanego z tym uniwersum. I mamy torebkę Chipa, była to torebka dziecięca, ona miała pasek skórzany, ja go wymieniłam na łańcuszkowy, żeby lepiej mi pasowała i za chyba 15 zł, jeśli dobrze pamiętam, odkupiłam tą torebkę od jednej z Vintedzianek. Jeśli w ogóle nie znacie Vinted, to ja prywatnie gorąco polecam, zajrzyjcie koniecznie, linka do tej aplikacji zostawię Wam na dole. Skoro jesteśmy przy Vinted i rozmawiamy sobie o beli z Pięknej i Bestii, to kilka tygodni temu na mój Instagram wrzuciłam zdjęcie zupełnie nieinspirowane księżniczkami, ale zdjęcie, w którym wykorzystałam białą bluzkę bufiastą oraz sukienkę niebieską na ramionczkach i wiele z Was napisało, że bardzo Podobna jestem do Beli na tym zdjęciu. I pomyślałam, że fajnie będzie zaktualizować ten outfit i właśnie stworzyć taką sesję, tylko że ta koszula biała, którą miałam na sobie, jest niestety już mi niedobra, więc na winted znalazłam jej piękne zastępstwo. Jest to koszula, jak widzicie, transparentna, z mocno bufiastymi rękawami, wyszywana w takie drobne kropeczki, marka oryginalna to Zara stan. Idealny, była przepięknie zapakowana, jest we wspaniałym stanie, to nie jest w ogóle taka czysta biel, tylko taka biel złamana i zapłaciłam za nią 40 zł na Vinted. W tym roku ponownie obiecałam sobie, że postaram się wykonać więcej zdjęć takich, które mam gdzieś w głowie, właśnie te moje takie plany na duże projekty, czy właśnie księżniczki Disneya, czy mm, wiek XX i moda zmieniająca się na przełomie tego wieku. Ale także chciałabym robić więcej takich sesji kostiumowych albo na pograniczu i będąc właśnie na vintage, ostatnio szukałam sukienek vintage i natrafiłam na przepiękną sukienkę w kolorze jasnej zieleni, która na dole ma nadrukowane domki z czerwonymi dachami. No jest po prostu. Przepiękna, wystarczy, że pod spód dołożę halkę, żeby była bardziej rozłożysta i moim planem jest zmienienie jej linii dekoltu. Tutaj mamy dekolt z taką malutką miseczką na biust i obawiam się, że mój biust niestety się nie zmieści. Myślę także o zmianie rękawków, żeby dokupić tiul w podobnej kolorystyce i doszyć tutaj jakieś bufiaste rękawy albo posłużyć się moim trikiem, czyli włożyć bluzkę pod spodem tej sukienki, ale obawiam się, że tutaj bluzka się nie sprawdzi, ponieważ dekolt będzie dość głęboki, dlatego Myślę o doszyciu rękawów. Koniecznie bądźcie ze mną przy procesie przekształcania tej sukienki i zaobserwujcie mnie na Instagramie. No ale tylko spójrzcie, kosztowała 50 zł dalej jesteśmy w temacie vinted i tak jak zaczęłam poszukiwania sukienki vintage tak wysypało mi się po prostu mnóstwo mnóstwo propozycji fantastycznych sukienek w niewielkich za niewielkie pieniążki dzisiaj nie pokażę wam wszystkich także koniecznie zasubskrybujcie mój kanał żeby nie przegapić kolejnego odcinka Ostatnio mocno zainspirowałam się outfitem, który miałam na sobie przy współpracy z polskimi projektantami i była to przepiękna sukienka w grochy. I postanowiłam, że znajdę alternatywną vintage wersję. I na Vinted odnalazłam tą przesłodką sukienkę chyba z przełomu lat 80. Na przykład ta sukienka bardzo mi się kojarzy z modą mojej babci właśnie z lat 80. Dlatego tak pomyślałam o modzie lat 80. No, jestem ciekawa, myślę, że lata 80. Jest czarna w białe kropki, dodatkowo wykończona koronką na rękawach i tutaj koronką w kieszonkach. Można ją zrobić w takim fajnym retrostylu z paskiem w talii, czerwonymi ustami i na przykład fajnymi um, sandałami. Myślę, że to jest dobra stylizacja, zarówno na wiosnę, jak i na lato. Wykonana sukienka jest z wiskozy, więc super przewiewny materiał na cieplejsze dni. Kolejna rzecz, i teraz przechodzimy do stacjonarnego sklepu sklepu Bigastyl, i oddziały znajdziecie w całej Polsce. Na stronie Bigastyl spokojnie znajdziecie wszystkie wypisane miejscowości, w których znajdują się ich sklepy. Tutaj na Śląsku mamy ich naprawdę dużo, są i większe, i mniejsze oddziały, i zawsze, zawsze wychodzę z czymś z Bigastyl. I tym razem znalazłam bardzo ciekawy top. Ja nie jestem ogólnie zwolenniczką topów na cienkich ramionczkach, natomiast ostatnio bardzo często stylizuję się warstwowo. Czyli pod spód zakładam na przykład jakąś bluzkę z rękawkiem i pomyślałam, że fajnie będzie właśnie wykorzystać ten top, a jest bardzo oryginalny, ponieważ składa się z dwóch części panterkowej oraz kwiatowej. Są to dwa gorące trendy na wiosnę 2021, zarówno motywy zwierzęce, jak i motywy kwiatowe. I ta sukienka kosztowała. 18 zł, jest to rozmiar L, ale jak widzicie jest mocno oversize'owa i mam już na nią kilka pomysłów, więc jestem bardzo ciekawa jak uda mi się wystylizować na lato, a może wkrótce także założę ją po prostu just like that na cienkich ramionczkach, bo tak jak wspominałam Konstancja zaczęła trenować. A będąc w tematach kwiatowych i motywu róży, który bardzo mi się podoba na ubraniach, nomen omen, taka historia mojego życia. 4 lata temu um, obroniłam się, jestem z wykształcenia projektantem ubioru i w mojej pracy dyplomowej głównym tematem była właśnie czerwona róża, i na podstawie tego opracowałam kolekcję sukien i tworzyłam właśnie róże, które były elementami w sukniach, więc gdzieś ta róża została ze mną, jest taki sentyment do jak tylko zobaczyłam tą sukienkę typu szmizierka, czarna... Nawet maxi mogłabym powiedzieć, no Midi, do połowy łydki mi sięga. Czarna sukienka wyszywana, czerwone róże, zapinana na guziki, po prostu przepiękna, przepiękna. Taki statement, która każda z nas powinna mieć taką długą czarną, z jakimś fajnym, e, chociażby motywem kwiatowym, czy kropki, czy paski. To nigdy nie wychodzi z mody, to zawsze pozostaje w trendach. Ona kosztowała 32 zł. Następne dwie rzeczy pochodzą z moda, nie młoda w Katowicach, ale spokojnie nie przejmujcie się, jeśli nie jesteście z Katowic i okolic, bo z powodzeniem możecie ubrania u Alicji, u właścicielki zamawiać online. Wystarczy, że wejdziecie na stronę. Alicja tam proponuje różne stylizacje, przeprowadza live y i możecie wybierać rzeczy dla siebie, które później możecie zakupić z wysyłką online. I jednym z przykładów, które jedną z rzeczy, <głos》>, którą kupiłam u Alicji. To przepiękna, wiskozowa sukienka w cytryny. W zeszłym roku, jeśli jesteście ze mną tak długo na YouTubie, wiecie, że miałam fazę na poszukiwania idealnej sukienki w cytryny i udało mi się taką znaleźć w internetowym second handzie. Robiłam nawet sesję zdjęciową na konstelencja.com, którą Wam tutaj wyświetlam. Natomiast ta sukienka jest nie tyle, że bardzo strojna, ale bardzo taka... Uroczysta, może to też złe słowo, ale ona jest na szerokich ramionczkach i dół ma taki bardzo falbaniasty, taki bardzo mm, obszerny. Więc nie na każdą okazję, nie żeby biegać po mieście i czuć się na tyle komfortowo, raczej na jakiś wyjazd za granicę albo nad Polskie Morze, tak jak właśnie ją wykorzystałam, albo na jakąś okazję, chociażby wesele czy komunia. Natomiast bardzo chciałam mieć też taką sukienkę w motyw cytryny na co dzień, która będzie totalnie każualowa, którą ubiorę z trampkami i po prostu będę biegać po mieście. I i znalazłam tą przepiękną markę oryginalną to HM. Rozmiar z Mki, rozmiar z metki to jest w ogóle eska. Ale zobaczcie, jaka ona jest obszerna, więc taki był gdzieś zamysł, żeby ona była taka szeroka, ale spokojnie, ponieważ w zestawie ma dołączony pasek, wystarczy zaznaczyć linię talii. I ona kosztowała 38 zł. Moja miłość do rzeczy vintage i do kołnierzy nie ma, nie zna granic. Wczoraj byłam chociażby w second handzie, w którym widziałam białe koszule z kołnierzem i już je trzymałam w ręce, żeby zanieść do kasy, i potem sobie przypomniałam, że przecież w domu już mam dwie koszule z białym kołnierzem i je odłożyłam, ale po prostu uwielbiam ten klimat. I tym razem znalazłam coś bardzo wyjątkowego. Jest to krótka marynarka, która ma przepiękny kołnierz, zobaczcie, z tyłu. Może niekoniecznie wiosenny klimat, chociaż zobaczcie, tylko tutaj podszewka jest kwiatowa, więc akcent jest. zapinana na dwurzędowe małe takie z brudnego złota guziki. Fantastyczna rzecz, żeby wystylizować ją z paskiem na przykład w talii do spódnicy, do spodni. Myślę, że to też jest coś w stylu takiego totalnego statement, która każda z nas powinna mieć. Oczywiście osoby, które gdzieś tam są zainteresowane vintage i lubią ten styl, no bo to nie dla każdego wiadomo. I spójrzcie tylko na to. Ma Bufiaste rękawy. To jest idealny dowód na to, jak moda wraca, ponieważ to jest rzecz chyba z lat 70.: jest to marka vintage i zobaczcie, jak wszystko wraca do mody. Lata 70., 80. myślę bardziej. Lata 80. to gdzieś kołnierze zaczęły się pojawiać. Także przełom lat 70., 80. Fantastyczna rzecz kosztowała. Około 30 zł. Teraz już um, nie pamiętam, ale jestem absolutnie zakochana w dzisiejszym holu. Tak jak mówię, kolejna część holu pojawi się już wkrótce. Wkrótce, także pamiętajcie o subskrypcji, jeśli film się podobał, to łapka do góry, a jeśli ciekawi was, co znalazłam w ostatnim holu, który dla Was przygotowałam, koniecznie kliknijcie tutaj w film po mojej lewej stronie, który się wyświetla a bezpośrednio przejdziecie do tego odcinka i zobaczycie kolejną serię pięknych ubrań za niewielkie pieniądze, które każda z Was, każdy z Was może znaleźć w swoim mieście albo blisko siebie. Do zobaczenia wkrótce! Hej!